Bogu, że możemy być wspólnie razem na tym miejscu. Słowo Boże mówi, że lepszy jest jeden dzień w przeciągach pańskich niż gdzie indziej tysiąc. I ja sobie nie wyobrażam być gdzie indziej w niedzielę rano niż w kościele, niż wśród dzieci Bożych. Wspólnie, razem przeżywać ten czas w uwielbieniu, w modlitwie, w słuchaniu Słowa Bożego. I wczoraj rozpoczynaliśmy. Wykłady, mówiliśmy o tym, że w naszym życiu Bóg czyni pewne dzieło, i dla tych z Was, których nie było, w kilku słowach przypomnę, a później będziemy już dalej kontynuować. Otóż czytaliśmy słowo Boże z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Może otwórzmy pierwszy rozdział, drugi, trzeci i czwarty wiersz. Tą historię stwarzania, którą zaraz przeczytamy, historię, która działa się na początku, przyrównałem do naszego życia. Otóż Biblia mówi: A na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. Kochani, Biblia mówi nam, że była pustka, chaos i ciemność. Chciałbym powiedzieć, że to jest obraz człowieka bez Boga. W życiu człowieka bez Boga jest pustka, jest chaos i jest ciemność. Ale w pewnym momencie Bóg przemawia i bracia i siostry, każdy z nas, doznaliśmy tego w swoim życiu, że albo ktoś zwiastował nam słowo Boże, albo słyszeliśmy to słowo Boże na jakiejś ewangelizacji, albo w jakiś inny sposób Bóg do nas przemówił i stała się światłość. Otóż narodziliśmy się na nowo, staliśmy się dziećmi Bożymi i potem Biblia mówi nam w wierszu um, czwartym: I widział Bóg, że światłość była dobra, oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności. Kochani, nasze życie duchowe nie kończy się w tym momencie, kiedy rodzimy się na nowo, e, nie kończy się wszystko to, co Bóg chce uczynić w naszym życiu duchowym. Otóż to, co tak naprawdę się zaczyna, to jest to, że Bóg rozpoczyna proces oddzielania ciemności od światłości. Inaczej mówiąc, jest to proces uświęcenia. Jest to proces, w którym Bóg kształtuje nasze życie na obraz Chrystusa. Wczoraj mówiliśmy o tym, że List, pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, dwudziesty trzeci wiersz mówi o tym, przeczytam w tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej, a Bóg dawca pokoju. Niech ześle na was pełnię świętości tak aby całe wasze jestestwo z duchem, duszą i ciałem było bez zarzutu gdy przyjdzie Pan Jezus Chrystus. A więc uświęcenie nie obejmuje tylko jednej dziedziny naszego życia, ale to uświęcenie, to dzieło, które Bóg czyni, to oddzielenie światłości od ciemności dotyczy całego naszego jestestwa, dotyczy naszego ducha, duszy i ciała. E... Powiedzieliśmy o tym, że uświęcenie to proces pozbywania się z naszego życia wszystkiego, co nie podoba się Bogu. A więc jest to proces, w którym uczestniczymy, Bóg krok po kroku nasze życie przemienia. Kochani i myślę, że o tym wszystkim wszyscy wiemy i wiemy, jak ważne to jest, aby nasze życie było przemieniane na obraz Chrystusa, aby się zmieniało, aby było kształtowane. Ale myślę, że czasami mamy problemy z tym, jak to, jak, to, jak to działa w praktyce, jak to wygląda w naszym życiu, jak tego doświadczać, co zrobić, aby ten proces uświęcenia był stabilny i kontynuowany w naszym życiu. I dzisiaj chciałbym mówić na temat praktycznych rzeczy, praktycznych, życiowych rzeczy, na temat uświęcenia. Jak to uświęcenie może w praktyce być rzeczywiste w moim i w Twoim życiu? Otóż e, z Bożej Łaski jestem już 20 lat w kościele pana Jezusa Chrystusa. I w ciągu tych 20 lat e, sam przechodziłem przez różne etapy, ale też widziałem w życiu braci i sióstr różne e, pojęcia na temat tego, czy. Mm, e, Różne myśli na temat tego, jak to uświęcenie powinno się w naszym życiu dokonywać. Otóż niektórzy mówili, że to uświęcenie jest wyłącznie dziełem Boga i my nic nie możemy zrobić. Jedni mówili, że nie, że uświęcenie jest naszym zadaniem, a z Bożej strony wszystko już jest do tego uświęcenia zapewnione. Ale kiedy zacząłem badać ten temat, doszedłem, bracia i siostry, do wniosku, że prawda jest pośrodku. Otóż uświęcenie jest zarówno bożym dziełem w naszym życiu, a więc moglibyśmy powiedzieć, że bez Bożej ingerencji nie ma uświęcenia, a z drugiej strony jest to również nasze dzieło, nasze odpowiadanie na Boże uświęcenie. Inaczej moglibyśmy powiedzieć, powiedzieć że Bóg czyni swoje dzieło. A my czynimy swoje dzieło w tym procesie uświęcenia i razem dopiero kiedy te dwie strony się spotkają, może następować proces uświęcenia. A więc praktyczne uświęcenie jest mieszanką Bożego i naszego działania. Czasami myślimy, że to uświęcenie spadnie na nas automatycznie, tylko dlatego, że narodziliśmy się na nowo. Otóż nie. To prawda, kiedy rodzimy się na nowo, jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy ludźmi zbawionymi z łaski. Mamy możliwość, wszelkie możliwości. Biblia mówi nam, że Bóg w Chrystusie obdarzył nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. To wszystko z Bożej strony już jest zagwarantowane, ale my musimy. Na to odpowiedzieć. My musimy z Bogiem współpracować. Inne miejsce w Słowie Bożym, w Liście do Rzymian, w ósmym rozdziale mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują. Co to znaczy współdziałać? To znaczy nie robić czegoś za kogoś, ale to znaczy robić coś z kimś. To znaczy współdziałać, pracować razem. Kochani, i dzisiaj kilka praktycznych rad dla naszego uświęcenia. Jak my możemy współdziałać z Bogiem w tym praktycznym uświęceniu? Po pierwsze, pierwsza ważna, istotna rzecz, którą powinniśmy robić, to jest wyznawanie naszych grzechów. Bracia i siostry, nie pozwólmy, aby w naszym życiu narosła góra win. Czasami może się zdarzyć tak, sam wiem z doświadczenia, że zdarzy się nam jakiś upadek, zdarzy nam się coś niewłaściwego, coś złego, jakiś grzech. I kiedy nie mamy możliwości od razu tego uregulować, albo kiedy tego nie robimy, czasami może być tak w naszym życiu, że dochodzimy do pewnego miejsca i zastanawiamy się, co się stało w moim życiu, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Otóż mogło się stać tak, że pewnego dnia. Pozwoliliśmy, dopuściliśmy na to, aby w naszym życiu narosła taka góra win, niewyznanych rzeczy. I dzisiaj chciałbym podać kilka takich praktycznych rad, co powinniśmy robić z grzechem, który się może nam przytrafić. Chciałbym poradzić nam, abyśmy wyznawali grzech od razu. Od razu. Nie czekajmy z wyznawaniem naszych grzechów, bo może być tak, że zapomnimy. Czy nie jest tak, zdarzyło się wam tak, że, że modliliście się kiedyś i w czasie modlitwy, albo w czasie uwielbienia, albo w jakimś innym momencie Duch Święty nagle przypomniał wam sytuację, która zdarzyła się jakiś czas temu, a która nie została uregulowana? Takie coś może się zdarzyć. Chwała Bogu, że Bóg przypomina przez Ducha Świętego, kiedy jesteśmy otwarci. Ale w naszej pracy, o naszej współpracy z Bogiem w uświęceniu powinniśmy od razu wyznawać nasze grzechy. E, powinniśmy wyznawać je całkowicie. E, co to znaczy wyznać grzech całkowicie? Otóż powiedzieć całą prawdę. Był pewien człowiek, który przyznał się do tego, że ukradł linę, ale już nie powiedział, że na tej linie był uwiązany koń. Rozumiecie o co chodzi? Chodzi o. Całkowite wyznawania, więc to, co naprawdę miało miejsce. Jeżeli coś złego zrobiłem, to mówię tak, jak było. Następna rzecz, nazywajmy rzeczy po imieniu. Niektórzy mówią, byłem lekko zdenerwowany, a powinien powiedzieć, byłem wściekły. Nie umniejszajmy rzeczy, które, które się stały w naszym życiu. Mówmy tak, jak było. Nie zwalajmy winy na drugich. Bracia i siostry, my wszyscy mamy taką tendencję, e, kiedy jadę samochodem, e, mogę powiedzieć: Na przykład, gdyby ten kierowca nie zajechał mi drogi, to bym się nie zdenerwował. Prawda? Czyli wina już nie jest to, że ja się zdenerwowałem, tylko że jakiś kierowca zajechał mi drogę. A więc nie zwalajmy winy na drugich. Niech nasze wyznanie grzechu będzie połączone z chęcią pozbycia się tego, a więc prawdziwe, szczere wyznanie zawsze łączy się z chęcią pozbycia się czegoś. Wyznanie musi być szczere, a więc temu musi towarzyszyć również szczera emocja, a więc y, szczery żal w, w, w sercu, w sumieniu. Y, wyznanie grzechów powinno mieć miejsce tam, gdzie grzech był. Popełniony. jeśli zawiniłem względem brata, to powinienem grzech wyznać bratu. Jeśli zawiniłem względem kościoła, powinienem grzech wyznać względem kościoła. A więc tam, gdzie miało to miejsce, w tym kręgu, w którym grzech był, zwrócił na siebie uwagę, w tym kręgu musi również moje wyznanie zwrócić na siebie uwagę. I ostatnia rzecz, czasami potrzebne jest zadośćuczynienie. A więc e, jeżeli ukradłem coś, to właściwą rzeczą jest nie tylko wyznać ten grzech, ale również zadośćuczynić, a więc oddać to, co ukradłem. Pamiętacie Zacheusza, do którego Pan Jezus przyszedł? I on mówi, Panie, jeżeli kogoś skrzywdziłem, to w czwórnasób to oddam. A więc za dość uczynienie, za, za nasze przewinienia. A więc pierwsza rzecz, nasza współpraca w tym dziele uświęcenia z Bogiem, to jest wyznawanie naszych grzechów. Musimy wyznawać nasze grzechy, bo Biblia mówi, że kiedy wyznajemy, albo inaczej mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i wtedy nam je wybacza. Jeśli nie wyznajemy, nie możemy uzyskać. Przebaczenia, a więc potrzebujemy je wyznawać. Następna bardzo ważna, praktyczna rzecz w naszym uświęceniu, w naszym dziele uświęcenia z Bogiem to jest oddawanie naszego ciała jako ofiary żywą i świętą Bogu. Zobaczcie, bracie i siostry, list do Rzymian, 12 rozdział. Mówi nam o tym, abyśmy oddawali nasze ciała, czyli znaczy składali je na ołtarzu, jako ofiary żywą, świętą dla Boga, bo taka powinna być nasza duchowa służba. Dlaczego jest to takie ważne? Otóż ja rozumiem to tak, bracia i siostry, że Bóg mówi o tym, że daje nam chcenie i wykonanie. To chcenie. Odbieramy w naszym duchu. Natomiast wykonanie musi wykonać się poprzez nasze ciało, poprzez instrument, którym jest nasze ciało. Biblia mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i tak naprawdę Duch Święty potrzebuje naszego ciała, aby mógł przynieść błogosławieństwo dla Kościoła. Prawda? Bo samo chcenie, jeżeli Będę miał chcenie w moim sercu, ale nie będzie wykonania, to to dzieło, które Bóg chce uczynić, nie będzie pełne. Otóż myślę, że wszyscy z nas znamy takie uczucie, kiedy słyszymy Słowo Boże, kaznodzieja głosi, e, e, Boże Słowo nas dotyka, i, i w czasie, kiedy słuchamy, robimy takie wyznanie i mówimy: Panie, kiedy wyjdę z tego miejsca, wszystko się zmieni. Mieliście już tak kiedyś? Kto, kto takie wyznanie zrobił, a potem okazało się, że nic się nie zmieniło? Dlaczego? Dlatego, że kiedy przychodzimy do Chrystusa po raz pierwszy, e, kiedy oddajemy Mu swoje życie i rodzimy się na nowo, to tak naprawdę oddajemy Mu siebie, ale. Taką decyzję oddawania naszego ciała na ofiarę, na służbę, moglibyśmy powiedzieć Bogu, musimy podejmować każdego dnia. Bo Pan Jezus kiedyś powiedział, że duch jest wprawdzie ochoczy, a więc to pragnienie w duchu odbieramy. Duch jest ochoczy, ale ciało jest mdłe. Czyli jeżeli nasze ciało nie będzie poświęcone, nie będzie oddane, nie będzie ofiarą. Dla Ducha Świętego bardzo często nasze duchowe życie skończy się tylko na pragnieniu, bo nie będzie już siły, bo my sami tej siły nie mamy, aby pewne rzeczy, aby Bożą wolę wykonać w naszym życiu. Ale kiedy powierzymy nasze ciało Bogu, wtedy Duch Święty je ożywi i za wolą, za pragnieniem pójdzie również wykonanie. A więc kiedy kiedy mówimy o procesie uświęcenia w naszym życiu, jest bardzo ważne, abyśmy nasze ciała składali jako żywą ofiarę. Kochani, to są rzeczy fundamentalne. Ja dzisiaj nie powiem nic nowego, ale przypomnę Wam tylko to, co, co już wiecie, i co już słyszeliście, i co już czytaliście. Wypełnienie swojego życia słowem Bożym. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Bóg oddzielił światłość od ciemności. I zastanawialiśmy się przez chwilę, jak Bóg to zrobił. Czy wziął do jednej ręki ciemność, a do drugiej światłość i tak je od siebie odsunął, tak je oddzielił? Czy w jaki sposób mógł to oddzielić? Ja myślę, i takie jest moje przekonanie, że Bóg oddzielił światłość od ciemności poprzez słowo. A więc Bóg rzekł i się stało, tak? Mówi nam Biblia. A więc przez słowo Bóg tworzył i przez słowo też oddzielił. Bracia i siostry, to nam coś mówi o procesie uświęcania. Że oto Bóg poprzez swoje słowo oddziela w naszym życiu światłość od ciemności. Biblia mówi, że słowo Boże jest jak obosieczny miecz, który jest w stanie oddzielić który jest w stanie oddzielić. A więc jeżeli napełniamy nasze życie Słowem Bożym, to oddzielamy to, co nieboże od tego, co Boże. I zobaczcie, Pan Jezus w tej arcykapłańskiej modlitwie w 17 rozdziale Ewangelii Jana w wierszu 17, mówi tak: uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. A więc uświęcenie dokonuje się poprzez słowo, które jest prawdą. I dalej w drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersz szesnasty, Słowo Boże mówi nam tak. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Do wykrywania błędów i do poprawy. Dzisiaj chciałbym się skupić na dwóch fragmentach, na dwóch rzeczach, o których ten fragment mówi: że Słowo Boże jest pożyteczne, po pierwsze, do wykrywania błędów, a więc do pokazania, co jest niewłaściwe, a dwa: Słowo Boże jest pożyteczne do poprawy. Czyli Słowo Boże spełnia dwojaką funkcję. Najpierw pokaże Ci Twoje błędy. A potem je poprawi. <laughs> Aleluja. Najpierw Słowo Boże pokazuje nam nasze błędy, a potem pokazuje nam, jak je poprawić, jak to zmienić. A więc Słowo Boże jest pożyteczne do wykrywania błędów i do poprawy, a więc trwanie w Słowie Bożym. Bóg tak postanowił, bracia i siostry, aby dzieło uświęcenia dokonywało się w naszym życiu poprzez Jego Słowo. Wzrastanie w uświęceniu, powiedziałbym inaczej, jest ściśle zależne od głębokiej relacji z Jego Słowem. Bez tego nie doświadczymy wzrostu w uświęceniu. Dlaczego? Bo bez Biblii nie wykryjemy błędów. A jeśli ich nie wykryjemy, to również nie będziemy mogli ich poprawić. Bo to Słowo Boże jest pożyteczne do wykrywania błędów i do poprawy. Następna ważna rzecz w tym procesie naszej współpracy z Bogiem w uświęceniu jest, jest modlitwa. Pan Jezus w tej arcykapłańskiej modlitwie modlił się. W wierszu 15 17 rozdziału Ewangelii Jana mówił tak: Nie proszę abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. A więc jeżeli pan Jezus modlił się o to, abyśmy byli zachowani od złego, czy i my nie powinniśmy się o to modlić, aby nasze życie było oddzielane od ciemności, czyli zachowywane od złego. Kolosan, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz, mówi tak: Dlatego też i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie poprzestajemy modlić się za Was i prosić Boga, abyście w pełni poznali Jego wolę z całą mądrością i, i zrozumieniem duchowym, abyście postępowali w sposób godny Pana i we wszystkim podobali się Jemu przynosząc owoc wszelkich dobrych uczynków i wzrastając w poznaniu Boga. Zobaczcie, apostoł Paweł pisze do Kolosan, bo to ktoś przyniósł mu wiadomość, co się dzieje w tamtym zboże i on mówi od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy tą pozytywną, dobrą informację, nie przez, nie zaniedbujemy modlitwy za was. W jakim celu? Abyście postępowali w sposób godny Pana i we wszystkim się Jemu podobali. A więc Paweł modlił się nieustannie o Kościół, aby ludzie wzrastali w uświęceniu, aby podobali się Bogu i we wszystkim postępowali tak, jak powinni. A więc modlitwa nasza indywidualna o, się, o, o nas samych, ale również o Kościół jest bardzo ważna. Potrzebujemy, bracia i siostry, modlić się jedni o drugich. Szczególnie w tych czasach, w których żyjemy. Ja mam takie wrażenie, że w ostatnich pięciu, dziesięciu latach coraz trudniej jest być człowiekiem wierzącym. Nie wiem, czy tak samo to odczuwacie. Coraz większa presja otoczenia, coraz więcej złych, negatywnych wydarzeń, które w jakiś sposób dotykają Kościół. My potrzebujemy się modlić jedni o drugich, aby te rzeczy się nie działy. E, ja rozumiem to tak, że rzeczy nie staną się same. Jeśli e, to uświęcenie, a więc to, e, to wzrastanie w poznawaniu Boga, to postępowanie w sposób godny Pana miałoby się e, w, e, w zboże w kolosach dokonać automatycznie, bez jakiegokolwiek zaangażowania. E, Modlitewnego ze strony liderów i samego kościoła, no to po co w ogóle się modlić? Prawda? Jeśli rzeczy działyby się automatycznie. A oto Paweł mówi, że nie ustaje się, nie ustaje w modlitwie o kościół. Dlatego że bracia i siostry, że pewne rzeczy nie staną się same w naszym życiu, jeśli my nie będziemy o nie zabiegać, jeśli my nie będziemy prosić Boga, jeśli my nie będziemy szukać pewnych rzeczy, które z Bożej strony są nam już darowane w Chrystusie, ale one muszą stać się udziałem naszego życia praktycznie tutaj na Ziemi. Jeśli, ale jeżeli nie będziemy o to zabiegać, automatycznie pewne rzeczy się nie wydarzą. Bracia i siostry, społeczność z innymi wierzącymi. Jak ja się cieszę, kiedy Kościół jest pełny. Kiedy nie ma miejsc. To naprawdę jest wielka radość. Wiecie o tym, że możemy naszą e, obecnością albo nieobecnością kogoś zachęcić lub zniechęcić? Bardzo mnie zachęca to, jeśli mój brat i moja siostra przychodzi na spotkanie Kościoła. Ale wiecie, to działa też w drugą stronę. Możemy kogoś zniechęcać, jeśli nas nie ma. Nie wiem, czy zdawaliśmy sobie z tego sprawę. I zobaczcie, mam takie pytanie dla Was dzisiaj, młodzieży, zboże w ustroniu: Czy Bóg wie lepiej, co jest dla nas lepsze? Czy, czy co jest dla nas dobre? Jak myślimy, czy Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre? Od nas samych? Ja myślę, że tak. Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre. I zobaczcie, jeśli Bóg wie lepiej, to Bóg powiedział, abyśmy nie opuszczali naszych wspólnych zgromadzeń. Tak? Bo On wie lepiej, że to jest dla nas dobre. E, jedna bardzo ważna rzecz, którą widzę e, w procesie uświęcenia jest to, że kiedy jesteśmy razem, to się zachęcamy. E, to się budujemy to jesteśmy jedni dla drugich takim motorem do dalszego służenia Bogu. Jeśli ja widzę mojego brata i siostrę, którzy są zaangażowani, choćby tutaj w taką służbę uwielbienia czy w jakąkolwiek inną. I widzę ich entuzjazm, i widzę ich pasję i chęć, to to jest dla mnie wielką motywacją i mówię sobie tak, jeśli oni potrafią, to ja to ja też powinienem potrafić. Dlaczego nie potrafię? A więc jesteśmy inspiracją dla siebie, kiedy jesteśmy razem. I ja chciałbym dzisiaj e, przeczytać taki werset z dziejów apostolskich, e, drugi rozdział, wiersz 44, ale nie cały, tylko jedno stwierdzenie. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. Aleluja. Gdzie byli? Razem. Nie osobno. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. Tak jak my tutaj razem jesteśmy. Ale tam to słowo razem miało jeszcze szersze znaczenie. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Chodzi mi o to stwierdzenie, że wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem. Bracia i siostry, jeżeli jesteśmy wierzący, będzie nas ciągło do kościoła, do społeczności, do braci i sióstr. Jeżeli stygniemy w naszej wierze, zaczynamy opuszczać nabożeństwa. Bardzo często to jest znak, że już jesteśmy w niewłaściwym miejscu. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że już, już jesteśmy w niewłaściwym miejscu dlatego że ci którzy uwierzyli byli razem i chwała Bogu za to. <laughs> Następna rzecz, która jest bardzo ważna w naszym procesie uświęcenia, to jest aktywna służba w królestwie Bożym. W liście, który pisze apostoł Piotr, jest zawarty taki werset, który mówi tak: Usługujcie Jedni drugim tym darem łaski, który każdy z Was otrzymał. I są tam trzy ważne myśli. Usługujcie drugim. Usługujcie drugim darem łaski, który każdy otrzymał. Bracie i siostro, jeżeli jesteś Częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. To Duch Święty umieścił w Twoim życiu dar łaski, którym możesz usługiwać, nie tylko możesz, ale powinieneś usługiwać w Kościele. I ktoś kiedyś powiedział, że najwięcej zła dzieje się w życiu człowieka wtedy, kiedy jest próżny, kiedy nie wie, co ma robić, kiedy ma za dużo czasu. I zobaczcie, Biblia to potwierdza. Pamiętamy e, Dawida. Pamiętamy Dawida, który, który doświadczył jakoby tej negatywnej prawdy w swoim życiu, że najwięcej zła dzieje się w życiu człowieka wtedy, kiedy, e, kiedy nic nie robi, kiedy jest próżny. E, ktoś powiedział to w inny sposób, że dla niezaangażowanych rąk w Królestwie Bożym diabeł zawsze znajdzie jakieś negatywne zajęcie. A więc Bóg dał nam talenty, Bóg dał nam dary, które możemy inwestować w królestwo Boże. I przeczytajmy tę historię. To jest druga księga Samuelowa, jedenasty rozdział. Pod koniec roku, kiedy to królowie zazwyczaj wyruszali na wojnę, Dawid posłał Joaba razem ze swymi sługami i całym ludem izraelskim na wyprawę wojenną przeciwko Amonitom. Zaczęli oblegać rabba. Tymczasem Dawid pozostawał w Jerozolimie. Pewnego wieczoru Dawid, wstawszy z łóżka i przechadzając się po tarasie królewskiego pałacu, zobaczył z góry pewną kobietę, która się kąpała. Kobieta ta była bardzo piękna. Po pierwsze, Biblia mówi nam, że Dawid nie był w tym miejscu, w którym powinien był być. Powinien był być na wojnie. Ale pozostał w Jerozolimie. Po drugie, Biblia mówi nam, że Dawid wstał pod wieczór. Co to znaczy? To znaczy, że spał. Tak? Nie wstał wczesnym rankiem, tylko wstał pod wieczór. A więc spał cały dzień, wstał pod wieczór. No nie miał co robić. No. Był próżny. I oto. Stało się coś, co zaważyło na całym jego życiu. Dawid pozostał człowiekiem według Bożego serca, bo Bóg mu tego tytułu nie odebrał poprzez jego grzech, ale od tego momentu całe życie Dawida runęło w gruzach, można by było powiedzieć. Poniósł konsekwencje negatywne, na pewno tutaj na ziemi. Bracie i siostry, ja myślę, że kiedy Bóg. Dał nam talenty, abyśmy mogli nimi usługiwać w kościele, abyśmy mogli dzielić się tymi talentami z drugimi, to róbmy to. Na pewno wiesz, czym Bóg cię obdarował, na pewno wiesz, w, w czym Bóg chce cię używać. Oddaj mu samego siebie do tej służby, do tej, do tej działalności, abyś mógł być błogosławieństwem dla innych. Kochani, następna rzecz to są nasze myśli, bracia i siostry. Tak naprawdę w naszym życiu jest tak, że wszystko rozpoczyna się od myśli. I rzeczy pozytywne, i negatywne. Najpierw przychodzi myśl. E, Biblia mówi, że kiedy porządliwość pocznie, Rodzi grzech, a kiedy grzech pocznie, rodzi śmierć. To jest, to jest tak samo jak w życiu naturalnym. Kiedy kobieta pocznie, to jeśli wszystko jest w porządku, musi nastąpić poród. Nie ma innego wyjścia. I Biblia mówi: jeśli grzech pocznie, a więc jeśli ten grzech już znajdzie miejsce w naszym życiu, to zrodzi śmierć. A jeśli porządliwość pocznie w naszych myślach, jeśli dopuścimy ją, żeby tam się zagnieździła, to zrodzi grzech. A więc jeśli nastąpi poczęcie, nastąpi i zrodzenie. Nie jesteśmy w stanie już tego potem zatrzymać. To się dzieje automatycznie. Bracia i siostry, będziemy przeżywać pokusy w naszym życiu. Od tego nigdy nie będziemy uwolnieni. Ale nie wiem, czy słyszeliście, może ktoś już kiedyś mówił, Marcin Luther powiedział kiedyś tak, że nie możemy e, przeszkodzić w tym, aby ptaki latały nad naszymi głowami. Nie jesteśmy tego w stanie, nie jesteśmy temu w stanie przeszkodzić. Ale możemy przeszkodzić w tym, aby zakładały gniazda na naszych głowach. Prawda? I tak jest też w naszym życiu duchowym. Nie jesteśmy w stanie sprawić, aby pokusy nie przychodziły. Ale jesteśmy dzięki Bożej łasce w stanie sprawić, aby te pokusy nie miały e, poczęcia w naszym życiu. Bo kiedy już poczną, kiedy porządliwość pocznie, rodzi grzech. Ale tutaj nie chodzi tylko o może myśli czy pokusy e, do nieczystości czy do złego. Czasami pozwalamy, aby nasze myśli były zanieczyszczone niewłaściwym, niewłaściwą interpretacją tego, e, jak odnosi się do nas brat czy siostra. Nagle może zdarzyć się taka sytuacja, że przychodzimy do kościoła i oto patrzymy, ktoś nie podał nam ręki. I pierwsza myśl, która się rodzi w naszej głowie, jest nam niezły. Prawda? Coś jest nie tak. I ta jedna drobna myśl, którą uda się diabłu zasiać w naszym umyśle, może doprowadzić do katastrofy w naszym życiu. Bo jeśli dopuścimy, aby ta myśl zaczęła się rozwijać, oto zacz zaczną między nami a braćmi i siostrami w kościele rosnąć uprzedzenia. I oto następnym razem, już kiedy przychodzimy do kościoła, przychodzimy z negatywnym nastawieniem. Ten człowiek jest na mnie zły, on o mnie źle myśli, on się na mnie gniewa, on się krzywo na mnie patrzy. Bracia i siostry, nasze myśli są bardzo ważne. Musimy ich strzec, aby nie doszło do tego, że, następna, że dopuścimy takie sytuacje w naszym życiu. Następna rzecz, która, która może przyjść poprzez nasze myśli, to jest zgorzknienie. Oto zaczniemy negatywnie myśleć o innych. O kościele, w którym jesteśmy, i może dojść do tego momentu w naszym życiu, że zgorzknienie tak bardzo zainfekuje nasz organizm, że będziemy chcieli uciekać z tego kościoła. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Albo ten kościół nie jest taki, jak powinien być. Albo to miłości nie ma. Albo to tego nie ma. I zaczniemy negatywnie myśleć, i te myśli wprowadzą w nasze życie zgorzknienie. A więc nasze myśli są bardzo ważne, abyśmy je strzegli, abyśmy nie dopuścili do tego, aby diabłu udało zasiać się coś, coś negatywnego. Zobaczcie, Słowo Boże mówi nam w pierwszym liście do Koryntian, w trzynastym rozdziale, w tym cudownym hymnie o miłości. Że miłość nie myśli nic złego. Czyli miłość nie myśli nic złego, ja bym to troszkę sprecyzował i powiedział, że miłość nie zakłada nic złego. To znaczy, jeśli się z kimś, e, jeśli się z kimś nie rozumiem, albo myślę, że ktoś jest negatywnie przeciwko mnie nastawiony, to ja tego nie powinienem zakładać z góry, że tak jest. Raczej powinniśmy. E, próbować to rozwiązać. Jak możemy taką sytuację rozwiązać? Bardzo prosty sposób. Jeżeli widzę, że jest jakaś, jakieś oziębienie między, między mną a bratem i siostrą, czy jakimś kimś w kościele, to powinienem podejść i powiedzieć: Bracie, czuję, że jakoś tak się mijamy. Jest coś nie tak? On powinien Nie, nie, to byłem zamyślony, nie podałem ci ręki, czy jakaś inna sytuacja mogła być, a my myśleliśmy od razu. Albo dopuszczaliśmy taką myśl, że ktoś jest negatywnie do nas nastawiony. A więc próbujmy to od razu likwidować poprzez zwykłe podejście do kogoś i zapytanie się, co, co może być przyczyną. I oto apostoł Paweł w liście do Filipian w czwartym rozdziale, w ósmym i dziewiątym wierszu um, daje nam radę, jak... Strzec naszych myśli i mówi: Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Skrócę to, co mam tutaj przygotowane i zakończę ostatnią myślą. Ostatnia myśl jest unikaj niebezpieczeństw. Unikaj niebezpieczeństw. Biblia uczy nas, że jeśli prawa ręka nas gorszy, to powinniśmy ją odciąć i odrzucić od siebie, tak? A jeśli prawe oko nas gorszy, to powinniśmy je Nie wiem, jak to powiedzieć, nawet. Myślę, że Pan Jezus podał tu taką duchową zasadę postępowania. I tą duchową zasadą postępowania jest unikanie niebezpieczeństw. A więc, jeżeli wiem, że z czymś mam problem, albo że coś może mnie doprowadzić do grzechu, to powinienem to odciąć. Tak? I odrzucić od siebie. Jeśli prawa ręka Cię gorszy, to ją odetnij i odrzuć od siebie. A więc jeżeli wiem, że w jakichś dziedzinach mojego życia jestem słaby, to muszę powziąć takie postanowienie z pomocą Bożą, że pewnych rzeczy w swoim domu mieć nie mogę, albo Powinienem je usunąć z mojego życia. I tutaj w dzisiejszych czasach możemy mówić o różnych rzeczach. Dzisiejsze czasy są troszkę inne niż czasy 30 lat temu. Dzisiaj mówimy o internecie, telewizji i nie wiem, czy zauważamy to, że filmy, które są puszczane w telewizji, są coraz gorsze. Coraz więcej jest różnych aktów przemocy, coraz więcej scen porządliwości, coraz więcej scen czy promowania takiego życia, wiecie, bez zawierania małżeństw. To wszystko w filmach się dzisiaj promuje, to wszystko jest dzisiaj na topie. Tak, tak funkcjonuje ten świat i on się nie zmieni, prawda? Nie, nie, nie oczekujmy, że tu się coś zmieni. To my musimy. Yy, Pan Jezus powiedział, jeżeli gorszy cię prawa ręka, to Ty ją odetnij. Nie oczekuj, że zmieni się wszystko dookoła, że nie będzie pokus, że nie będzie porządliwości, że nie będzie tych rzeczy, ale to Ty musisz zareagować. To ja muszę zareagować. To my musimy zareagować, jeżeli jest coś, co nas gorszy. Dlatego, że Bóg ze swojej strony da nam siłę, ale my musimy podjąć decyzję. I tak rozumiem współpracę w procesie uświęcenia, że Bóg daje siłę, ale my musimy zrobić krok w kierunku tego, aby coś zmienić w naszym życiu. I dzięki Bożej łasce mamy tą siłę. Dzięki Duchowi Świętemu, który mieszka w nas, mamy tą siłę. Zobaczcie, Jan Apostoł mówi, że ten, który jest w nas, jest jaki? Większy. Co znaczy większy? Większy może znaczyć też mocniejszy. Tak? Że ten, który jest w nas jest większy, czyli jest większy, mocniejszy niż ten, który jest na świecie. A więc Duch Święty w nas ma większą moc niż wpływ mocy demonicznej. I dzięki temu możemy, mamy tą siłę, mamy ten dynamit. Pan Jezus powiedział, kiedy Duch Święty stąpi na was, weźmiecie Jego dynamit. Tam jest użyte słowo dynamis. Z greckiego od tego słowa pochodzi dzisiejszy dynamit. A więc weźmiecie moc, Widzieliście moc dynamitu, jak wysadzają wieżowce w Stanach Zjednoczonych, czasami pokazują to w telewizji. Podkładają dynamit i jednym naciśnięciem wielki wieżowiec po prostu wali się w gruzy. I taki dynamit Bóg dał nam poprzez moc Ducha Świętego, do tego, abyśmy byli Jego świadkami w słowie i w czynie. I tego, bracia i siostry, wam życzę. Abyśmy zrozumieli, że w procesie uświęcenia, a więc tego wzrostu, wzrastania w Bogu, musimy, powinniśmy z Bogiem współpracować. I wystrzegać się wszystkiego, co negatywne, a iść w kierunku tego, co pozytywne. A Boga prosić o moc i siłę do tego, aby to, aby to wykonać. Niech Bóg błogosławi Was, młodzieży. Kiedy rozjedziecie się do domu, niech Bóg błogosławi zbór w ustroniu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. E... Halleluja.